Dominik, lepszego momentu na debiut w Ekstraklasie i w Podbeskidziu chyba sobie nie mogłeś wymarzyć. Opowiedz, jak wyglądał ten mecz twoimi oczami. Na pewno w drugiej połowie już po prostu, nie wiem jak to powiedzieć, ogarnęliśmy się, zaczęliśmy grać to, co sobie założyliśmy przed meczem, wyglądało to dobrze, podjęliśmy walkę, podjęliśmy rękawice, no i pokazaliśmy ten góralski charakter, jak to się tutaj w Bielsku mówi. Fajnie, że mecz wygrany, wyszarpany w praktycznie ostatnich minutach tego meczu, no tam nie wiem, chyba którą pierwszą bramkę strzeliliśmy, ale to mniejsza, ale drugą strzeliliśmy już w 88 czy 90, także pokazujemy, że ta drużyna ma charakter i chcemy wygrywać tak kolejne mecze. Dokładnie. Mi szczególnie zaimponowało to, jak walczyliście do samego końca meczu, bo gdyby ten mecz potrwał jeszcze o pół godziny dłużej, wy pewnie stworzylibyście sobie kolejne 5 albo 10 okazji. To efekt dobrego przygotowania przed sezonem? Tak, myślę, że to jest efekt dobrego przygotowania przed sezonem. Każdy wykorzystał ten czas najlepiej, jak potrafi. Na treningach nie odpuszczamy. Cały czas jest rywalizacja i to nas napędza, żeby wygrywać kolejne mecze. Podbeskidzie przenosi się chociaż na chwilę w górę tabeli, także to jest wyjątkowy moment dla nas wszystkich po tej trudnej jesieni. Czy jest ktoś, komuś chciałbyś zadedykować ten twój ekstraklasowy debiut? Ekstraklasowy debiut myślę, że chciałbym zadedykować mojemu zmarłemu dawno, jak byłem dzieckiem, trenerowi i całej mojej rodzinie, bo bez nich tak naprawdę by mnie tu nie było. Dominik, jakie teraz plany przed wami? Bo z jednej strony po pokonaniu Legii i Górnika w takim stylu wydaje się, że możecie wygrać z wszystkimi, ale też przyda się pewnie sporo lodu na głowę, żeby cały czas ciężko pracować i podchodzić do każdego przeciwnika z ogromnym szacunkiem. Nie no, niech ta chłodna głowa zostanie u nas. Chcemy po prostu wygrywać kolejne mecze, grać tak jak do tej pory gramy i oby nam się to wiodło. Tak nam dopomóż Bóg. Super, dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.